Pragnę się odnieść do rzeczywistości, która nas otacza i ostatnich informacji, jakie do nas docierają odnośnie rozpoczynającej się refundacji leczenia in vitro. Start tego programu zaplanowany jest na początek czerwca. Co wiemy, czego nie wiemy, czego możemy się spodziewać? Jest to interesujące zarówno dla pacjentów, którzy będą objęci tą opieką, jak również dla ośrodków, które zajmują się na co dzień leczeniem niepłodności, ponieważ od tego zależy również to, w jaki sposób przygotujemy się do tego i jak się zorganizujemy. Z informacji, które do nas docierają, wiemy, że refundacja będzie dotyczyła zarówno samej procedury in vitro, jak i to, co do tej pory jest refundowane, czyli leki, których używamy w większości do przeprowadzenia programu pozaustrojowego zapłodnienia, być może objęte będą refundacją również częściowo zabiegi diagnostyczne bądź niezbędne badania, które są potrzebne do przeprowadzenia procedury in vitro. Dzisiaj wiemy już, że została powołana Rada Programowa do opracowania ścisłych reguł funkcjonowania nadchodzącej refundacji. W Radzie tej znaleźli się specjaliści z różnych dziedzin, w tym również wybitni lekarze i specjaliści w leczeniu niepłodności. I mamy nadzieję, że dopracowane szczegóły będą korzystne dla naszych pacjentów, jak również będą na tyle klarowne i proste, żeby ośrodki, które zajmują się leczeniem niepłodności, nie miały problemu z przeprowadzeniem jak najszybszym, jak najlepszym, jak najbardziej skutecznym postępowaniem medycznym wobec pacjentów. Bardzo istotną sprawą są kryteria, jakie będą musieli spełniać pacjenci, aby być zakwalifikowani do przeprowadzenia tego leczenia. Z tego, co wiemy w tej chwili, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, my wiemy, jak zakwalifikować pacjentów do leczenia in vitro. I te kryteria, mam nadzieję, będą obowiązywały również w programie, który wejdzie od czerwca tego roku. Jednym z kluczowych pytań, jakie zadają sobie wszyscy, zarówno specjaliści, jak i pacjenci, jest, do jakiej granicy wieku będzie refundacja przeznaczona. I tutaj prawdopodobnie będzie to troszkę wyżej niż 40 lat, które było w programie rządowym w latach 2013-2016. No i wtedy jest to bardzo dobra wiadomość dla pacjentów, którzy na przykład mają kłopoty z uzyskaniem ciąży wcześniej, ponieważ dostaną naprawdę solidne wsparcie finansowe do kontynuacji leczenia i dostaną szansę na uzyskanie ciąży i urodzenie szczęśliwe, zdrowego dziecka. Kolejnym pytaniem, które się nasuwa w kontekście kwalifikacji pacjentów, jest, ile prób in vitro będzie refundowanych. Do tej pory refundowane były 3 próby. Wróble ćwierkają, że być może będzie tych prób więcej, czy 4, czy 5. Gdyby tak się stało, jest to duża szansa, że wykorzystamy cały potencjał naszych medycznych możliwości, aby doprowadzić do urodzenia dzieci u wszystkich par, które o tą ciążę zechcą się starać. Niewątpliwie podniesienie granicy wieku pacjentek, które dostaną refundację, będzie się wiązało troszeczkę ze zmniejszeniem proporcjonalnie skuteczności naszego leczenia, ponieważ skuteczność leczenia jest naprawdę bardzo silnie uzależniona od wieku kobiety, ale tym niemniej każda ciąża uzyskana u osób starających się tak naprawdę
nie ma ceny. Każde dziecko nie ma ceny. O to w tym programie de facto chodzi, żebyśmy jednak podbudowali tą naszą populację i mam nadzieję, że to się stanie przy naszym udziale. Nie chcę się wdawać dzisiaj w jakieś dywagacje medyczne odnośnie kryteriów kwalifikacji, odnośnie szans poszczególnych grup pacjentek. Natomiast niewątpliwie warto, aby pacjenci, którzy myślą o podjęciu się leczenia niepłodności, o skorzystaniu z programów refundowanych, już dzisiaj pomyśleli o tym, żeby zgłosić się do klinik leczenia niepłodności, zbadać się i oszacować swoje szanse na refundację, jak również przygotować się, bo być może przed okresem już ściśle leczenia za pomocą programu in vitro można wykonać inne badania diagnostyczne, można wykonać zabiegi, które zwiększą szanse na uzyskanie ciąży i to jest bardzo ważne. Wówczas mamy nadzieję, że od wejścia programu jesteśmy w stanie od razu wejść z konkretnym leczeniem, które da nam efekty w postaci uzyskanych ciąż, czego zarówno nam, lekarzom, pracownikom wszystkich klinik niepłodności, jak również naszym pacjentom przede wszystkim serdecznie życzę. Mówiąc o przygotowaniach pary do rozpoczęcia leczenia in vitro, należy również zwrócić uwagę na mężczyzn, ponieważ zwykle większy nacisk kładzie się na opiekę nad kobietą. Natomiast bardzo ważne jest również przebadanie panów w aspekcie jakości nasienia i tu też czas odgrywa niebagatelną rolę, ponieważ mając kilka miesięcy do rozpoczęcia programu, my możemy zobaczyć, jakie są problemy, możemy je zdiagnozować i możemy wdrożyć postępowanie, które na moment rozpoczęcia programu leczenia pozaustrojowego może dać efekt w postaci poprawy jakości nasienia, co również jest niebagatelne w końcowych wynikach naszego postępowania medycznego. Tyle na dzisiaj. Pozwolę sobie zapowiedzieć, że w miarę napływających informacji do nas, jak również pojawiających się w przestrzeni medialnej, będziemy informować Państwa o postępujących pracach przygotowawczych do rozpoczęcia tego programu. I oczekujemy na Was, oczekujemy również na dobre, proste przepisy, które pozwolą nam na skuteczne postępowanie z kłopotami, z jakimi borykają się nasi pacjenci. Do widzenia.